ty, ale co ty gadasz? Akurat przyjdziesz, to będzie, bo zobacz, że zapowie Ibisz wszystko, ty przyjdziesz już na gotowe. Także szybko idź, rób i wracaj. Będzie SR, będzie. Będzie SR. Ja bym chciał piątkę dowiedzieć. A tak to chyba się zgadzam. Zamieniłbym piątkę z ósemką. Rukaszu, no chyba to... Coś nowego może odkryjemy, co? W awanturze o kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby odnieść sukces w naszym programie, potrzeba rozległej wiedzy, świetnej drużyny, talentu do licytacji, a także często donośnego głosu. A oto 12 bohaterów naszej gry. Jak są oni podzieleni na trzy drużyny po gdzie ty to kupujesz? Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Co to za kwiaty? Niebiescy to cała drużyna ze Śliwnicy. Paweł Kantecki, informator. Kapitan drużyny Krystyna Rakus, technikobuźnik. Florian Rakus, inżynier mechanik. Florian? Kontecka, technik budowlany. Zieloni to Szymon Schmidt. Aha, Schmidt, nie wspieram dwa. Kapitan drużyny Tadeusz Schmidt, inżynier elektryk z Popowa. Aha, nie wspieram dwa. Student prawa z Popowa. Nie wspieram dwa. Rzuci to Izabela Taraszczyk, germanistka z Zielonej Góry. Aha, nie wspieram dwa. Majsak, nauczyciel niemieckiego z Głogowa. Aha, nie wspieram dwa. Student elektrotechniki z Zielonej Góry. I Piotr Błaszczyk, student informatyki z Zielonej Góry. Nie mogę. Nikogo tam nie wspieram. Zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. O, Central Kebab i to i subskrypcje. I to mi się podoba. Witam. Witam, witam, witam. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięski drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Wymuszony sub. Posłuchaj mnie teraz, kolego. Posłuchaj mnie. Czeka ta pusta jeszcze loża. Witam, Wiki. Drużynę po raz 16 zasiądą w swojej loży. Minuta ciszy na godzinę W. Dariusz Tyda, Jerzy Niklasiński. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Możesz wyłączyć streama i zrobić ją dla samego siebie. Albo dla samej siebie. Lub napisać wspieram. Żeby postraszyć nieco nowe drużyny, powiem. Nasi mistrzowie wygrali do tej pory we wszystkich swoich awanturach o kasę. Jeden ogórek kiszony. 213 802 zł i 6 samochodów. A będzie słychać syreny w całej Polsce? Nieważne, gdzie się mieszka? Na wsiach są te syreny? Już drugi miesiąc jesteście na antenie Polsatu w najlepszym czasie antenowym. Czy czujecie się już osobowościami telewizyjnymi? Panie Dariusz. Znaczy ja... Nie ma. Ja myślę, że to może nie można nazwać, że osobowościami, tylko osobliwościami telewizyjnymi. Stawak. Potwór z Loch Ness. Ale popularność ma swoją cenę i muszę tu wszystkim powiedzieć, że sukces. No i gdzie ten Central Kebab? Kupił suba i zniknął. O 7, niestety. Został okupiony straconym w tajemniczych okolicznościach zębem pana Dariusza. O, jesteś. Dobrze cię widzieć. Już nie będę pytał, jak to było. Powiedzcie tylko panowie, jak wyglądało świętowanie waszego ostatniego programu. Dobrze cię widzieć.
Bartek, może ty zdradzisz szczegóły. Znaczy, nie myślę, wszystko, że... oczywiście. Ha, ty w robocie. Okay. Nie, no tym razem było bardzo spokojnie. Bardzo spokojnie. Tak, było się bez strat i jesteśmy... Cali zdrowi, zęby w porządku, tak? W porządku. Po imprezie, tak, ale tak. Rutyna, szósty samochód, 213 tysięcy, ogórek, no po prostu. Przyzwyczajenie. Rewelacja. Ale na do miliona i do domu. Panie Dariuszu, że gdyby pan tracił jednego zęba co 17 programów, bo dzisiaj jest wasz 17 program, to dopiero sztucznej szczęce musiałby pan pomyśleć po 500 programach. O, jeszcze ma czas. Dzisiaj dla mistrzów będzie kolejna szansa na, nie wiem, ogórki, samochody, kolejne wygrane i zobaczymy, czy uda im się utrzymać w loży mistrzów w następnym programie. Witamy w grze. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz kolejny będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży. Ogórki są dobre na pamięć, jak mi kiedyś wujek ogórka... Nowej drużynie. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Misiek, za... po tym odcinku. To będę musiał pewnie zainstalować. Niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Są to pieniądze, które służą państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich rozpoczniemy licytację. I ta drużyna, która zaproponuje najwięcej pieniędzy za pytanie, odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą central. Do puli następnego pytania. Jeden jest z pierwszych pytań w pierwszym etapie gry. I ta drużyna zmierzy się z naszą rekordową, rewelacyjną, już czyli bardzo bogatą lat mniej drużyną więcej. Mistrzów, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Co słychać u niebieskich? Dobrze. To jest smutek czy koncentracja? Koncentracja. A u zielonych? W porządku. Bardzo dobrze. A jak forma żółtych? Damy radę. Brawa dla wszystkich. Dobrze, ja masz. Możesz mi na prym wysłać. To może sobie też zamówię, bo będę zamawiał jarbę dzisiaj albo jutro. Kategoria podpowiedź. Uwek. Można teraz kupić podpowiedź, tak, która central, na pewno to prawda. Się w dalszej to grze. Prawda. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci 500. Żółci 500. 500 po raz drugi. Wiem, że zmarł ten aktor. Szkoda go. Mam 700 żółci. Niestety. Zieloni 800. 800 od zielonych. 900. 900 żółci. Kto da więcej? 900. 900 po raz drugi. 900 po raz trzeci. A ten aktor ile miał lat? 50 parę? Więcej. Tak więc żółci kupili podpowiedź. Stan drużyn jest następujący. 4,400. Zieloni 4,200, a i na co? Żółci mają 4,100 zł. Wielkie emocje, awantura, kasę. Po reklamach. Do zobaczenia. Co ty jest dupę pisze? Nie podali jeszcze? Może podadzą później. No ale wy kupiliście się 4 lat, to... Tych z państwa, którzy w czasie przerwy reklamowej włączyli... To jest znienacka. Pierwszy etap gry. Rozpoczynam losowanie pierwszej kategorii. Czekaj. No dawaj. Która drużyna kupiła? Odpowiedź? Muzyka klasyczna. Zielona. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 500. Żółci 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Fubu. Żółci 700. Żółci ile? 700. 700. Tam była KS. 800 niebiescy, 800 po raz drugi, mam 900 od żółtych, co dalej? 900 po raz drugi, 900 po raz trzeci. Sprzedam. 2000 w puli. Okej. Ale to jest... Żółci za 900 zł, w puli tego pytania 2000. A to tak, bo oni tak niepewnie kupiłem, pani tak. Licytowała. Dlaczego? Dlatego, że ja... Kobieta kapitan, rzadkość. Muszę się rozruszać w tej chwili. Oczywiście, jasne. Znaczy, w końcu to pani pierwsza telewizyjna licytacja. Jasna sprawa. Odpowiadają żółci. Oto pytanie. Słucham. Jakiej narodowości był słynny kompozytor Béla Bartók? Przecież to jest proste, Iza. Upoważniam do odpowiedzi... Iza, to jest proste. Iza. Był Węgrem. Tak jest!
Bartok to były polowanie na orka w nim. Mieli podpowiedź, ale nawet jej nie wykorzystali. Uznali, że pytanie było proste. I mają w tej chwili na koncie 5200 zł, za nimi zieloni 3900, a tuż za zielonymi niebiescy 3600. A ja mam 5 pytań do końca tego etapu. Ork, zaraz za miasto. Jasna cholera. Dobra. Kategoria. O, no lepiej, lepiej. Powszechna. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Aha, 6-6. Dobrze widzieć tę emotkę na dalnoszacie. Zieloni 1000. 1100. 1100 żółci. 1500. 1500 zieloni. O, ostra gra. Ostra gra. To mi się podoba. No, pani Krystyno, pani tutaj najpierw mówiła mi, że... Czaj, są dwie kobiety kapitalnice, kapitanki, kapitalne? Luj, ale są dwie. Trzeba, że no, musi pani mieć prawę, a teraz proszę, druga licytacja. Staram się, panie Krzysztofie, jak mogę. Świetnie, naprawdę. Druga licytacja, wabank, oczywiście trzeba odpowiedzieć na pytanie, Central, ale jeżeli to? Odpowiecie, to obejmiecie prowadzenie w grze. No, jeżeli się nie uda, no to niestety pożegnamy waszą sympatyczną drużynę. Oto pytanie z historii powszechnej. 6200 w puli. Kto odpowiada? Niebiescy. Niebiescy dawali 200. Spójrzmy na to, ekran. Jak to płaci. Zaraz pojrzymy. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Speks podkreślenie bezdomny dał na Golibordę 5 zł. Siema Sparta, dawno mnie nie było i wracam z pytaniem, kiedy będzie ogrywana gierka Kingdom Rush 5. Ile ludzi atakuje od tego Kingdom Rush, ja się tego nie spodziewałem. Że tyle ludzi, w ogóle strasznie dużo przyszło na Twitcha pierwszy raz pisząc wiadomość o tego Kingdom Rush, to dość ciekawe. Będzie, ale chyba dopiero niestety po Wiedźminie, wiesz? Dziękuję ci bardzo. Dobra, ty. Jaki przydomek uzyskał francuski król, widoczny na ilustracji? Ty, to są ci tacy... Słońce? Czekaj, to jest ten Ludwik któryś tam? Ale poczekaj. Aluj, nie wiem co chciałem powiedzieć. Król Słońce. Odpowiadaj. Tej odpowiedzi udzieli Elżbieta. Proszę pani. Król Słońce. Widzę, nie wpisuj na czacie numeru, bo nie wolno. Poszli 10 minut. A więc proszę, pani Krystyna wygrała licytację. Pani Elżbieta odpowiedziała i skutek jest taki, że drużyna zostaje w grze i obejmuje prowadzenie. Ma w tej chwili 6200 zł. Za nimi żółci 400, a potem Masa na IG 2400, mi wyśli. Na IG, złotych, na IG. A ja mam 4 kategorie do końca pierwszego etapu. A IG... Chyba, że nie masz to na DC. Ale będziesz musiał mi przypomnieć, że wysłałeś. Znowu podpowiedź? Czekaj, była podpowiedź. Licytujemy podpowiedź, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Dobrze, zieloni 400. Zieloni 400. Syrena u ciebie, u mnie nie ma. Yes! Słyszysz? A czy ty nie słyszysz, mam okno zamknięte. O 7, wspieram. Słychać. O 7. Czekaj, to jest ta syrena, czy... Słyszysz? O co chodzi? Widzą, masz jeszcze dużo do nadrobienia. O
800. 800 żółci, proszę. Po raz pierwszy. 800 po raz drugi. I 800 żółci po raz trzeci. Będzie bombardowanie atomowe. To jest druga podpowiedź dla żółtych. No, miejmy nadzieję, że uda im się wykorzystać, że w tej chwili są na trzeciej pozycji, mając 3300. Zieloni 2000, a prowadzą niebiescy 5900. Losuję. To już wiem, gdzie mieszkasz, bo u mnie też wyje. Tak, widzę, mieszkam tam, gdzie ty, w Polsce. Film światowy. Zlikowałem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Żółci 300! Żółci 300! Niebiescy 1000! Niebiescy 1000! 1500! 1500 zieloni! Zieloni blada! Niebiescy! Zieloni blada! Teraz! 1500 nie krzyż się pies! Nie krzyż! 1600! Nie! 1600! 1600! Proszę! Zieloni blada! Zieloni blada! Przecież co, ona nie słyszy, że on krzyczy w obank? Mogła krzyknąć 2000! Co, ona jest głucha? Ale ja, pani Krystyno, to, no, nie uwaga, dlatego że pan Kazimierz krzyknął pewną sumę, którą zaakceptowałem i już krzyczał wabank, ponieważ nie może sam siebie przelicytować, no to oczywiście nie przyjmowałem wabank. A to pani wtedy powinna zablokować go, to pani powinna. Dała go 100 zł więcej, tak. Oczywiście dalej pan Tadeusz krzyknął wabank i już wtedy przyjąłem. Ale sądziłam, że będzie dłuższa licytacja. Ale jak już krzyczał wabank, czyli tak. Sam siebie chciał przelicytować, to wiadomo było, że jak tylko ktoś go przelicytuje, to krzyknie wabank, tak panie Tadeuszu? Tak jest. Tak jest i tutaj trzeba było po prostu powiedzieć tyle, co mają na koncie, no 2000 zablokować i do widzenia. Ale tak się nie stało, więc duża szansa dla zielonych. Panowie, oto pytanie z filmu światowego. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Underground? Z 1994 roku. Odpowiednich panie mam pojęcia. Odpowiada będzie Szymon. Proszę panie Szymon. Reżyserem tego filmu jest Emir Kusturica. Tak jest! 900 zł wędruje na konto zielonych i wciąż prowadzą niebiescy, ale mniejszą Pabilon. Przewagę mają 4300, za nimi zieloni 3900, a za zielonymi żółci 3000. Żółci mają jeszcze dwie podpowiedzi, a ja mam trzy kategorie. Emil kto? Emil nie wspieram dwa. Nie patrzę teraz, wybacz. Istnieje. Istnieje. Dla mnie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Witam Tamae, dzięki, dzięki. No zaraz zaczynam za pół godzinki, zobaczymy jak pójdzie. 3900. 3900, co dam? A ty dzisiaj bijesz babę Tom? Co ona robi? No, ale głupia ona jest. Widzimy tutaj wyraźnie, tutaj akurat pani no ciekawe, jestem ciekawy. Krystyna wykorzystała moją radę i zablokowała wszystkie pozostałe drużyny. Oczywiście niedużo na tym zyskujecie, bo tylko paręset złotych, bo licytacja nie poszła wysoko, ale baliście się, że ktoś pójdzie wabank, prawda? Dura dana, ale to masz tylko do zabicia babę i tego, wynieść z programu jak najwięcej, tylko chcecie za wszelką cenę wejść do finału. 4400 w puli i bardzo dobrze oczywiście. Oto pytanie. Kto wcielił się w rolę żony Kaziuka w filmie Konopielka. Nie wiem, co to jest za film. Tak jest! Przybyłeś NPC-ta? No jak uważasz? 4400 zł. Jak uważasz, tak? A może pamięta pani, jak chcesz, żeby cię traktowali jak trendowatego, nie ma problemu. Nie mam za to żadnych słów. Tak więc niebiescy mają 4800, prowadzą za nimi zieloni 3700. No ale to jest całkowicie RNG walka. Złotych. Dwa pytania do końca tego etapu. Bardzo ciekawa rozgrywka. Tym razem mam dla państwa rozmaitości ze świata. TV1, no. Oni się respią tak, że pół HP pod bossa, to przychodzi kolejny i tak ciągle. Rzuci 300! Rzuci 300! Zieloni 1000! Zieloni 1000! 1100! 1100 mam od niebieskich! Zieloni do was! Co to za porypana gra jest, ty? Co tu się dzieje w ogóle? A jak ci poszło w tych Marveluchach? Stosować ten sam manewr co poprzednio, ale jednak nie chciała.
I pani Krystyno, jeżeli teraz Zieloni odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Będą mieli 5100 zł. No ale jeżeli im się nie uda, no to prowadzić dalej będą niebiescy. Oto pytanie rozmaitości rzuć ze świata. Ja panowie, szansa dla was. No i prawidłowo. To się nadajesz właśnie. Oko. Jak nazywa się budynek, w którego wnętrzu zrobiono to zdjęcie? Jak nazywa się... Ty, to niemieckie. Jakiś niemiecki ten... A, Bundestag, no masz rację, masz rację. Tak, 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 tak. Budynek, w którego wnętrzu zrobiono to zdjęcie. Tak, tak, tak. Odpowiada Przemek. Ten budynek nazywa się Reichstag. Co? Przykro mi. Nazywa się Bundestag. Jezu, już myślałem, że jakaś kiedyś inna nazwa była przez chwilę, ale dobra. Okej, okej. Mnie zmylił. Panowie, bardzo mi przykro, nie udała się ta zagrywka wabank. Spider-Man wszystkich one-shotuje w Marveluchach. Ja widziałem chwilę, jak grałeś, ale ja ledwo ogarniam takie gry, tyle ci powiem. Chociaż i tak jest dość przejrzysta ta gra w porównaniu do Overwatcha, mi się wydaje, ale nie wiem. Tego Overwatcha to jeszcze mniej widziałem. No ja w ligę grałem 100 lat. Panowie, ty grałeś niestety, w ligę Toma? Musimy się z wami pożegnać. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Bon. Ty, racja, masz rację. To był team, w których było trzech Schmidtów. I nie znali tego. I nie znali odpowiedzi. 10 lat grałeś ligę, no to ja tak samo. Mniej więcej. Dalej robisz śmieszne buildy w... Tak, tak, tak. Zaraz odpalam League of Legends. Będą śmieszne buildy. Tak więc dwie drużyny pozostały. No. Ja rankedu jakoś od czwartego grałem. Do następnego pytania przychodzi aż 5100 zł. No ja widziałem, że tu niebiescy nie potrafili ukryć swojej radości. Wypluj to. Za szybko Zieloni odpowiedzieli, po prostu za tak, szybko. Znaliśmy odpowiedź też. Jasne, na to pytanie. Jasne, Bundestag, niemiecki parlament. Tak jest. Za Bundestag. Szybko, bo na pewno gdyby chwili się zastanowili, wiedzieliby. 500 przechodzi do puli następnego pytania. Uwaga, uwaga, ostatnie pytanie w pierwszym etapie, które rozstrzygnie wszystko. Niebiescy mają tylko 3700, żółci mają tylko 2400, w puli 500. Ale nie będę raczej grał. Kto wygra tę pulę, będzie miał ogromne szanse pa, na bań. Zwycięstwo. Czekasz to liga? Ta 5 minut będzie. Kategoria biologia. Tak, to ma. Trzeba zrobić. Pisakiem. No. Co, bierzemy? Rozpoczynam licytację. Ile tam jest osób potrzebnych? Dla każdej drużyny i... Sława, sława! Ej! Nie powiedział żółci, więc powinien dostać mor na mordę lepa. Dla każdej drużyny i... Sława, sława! Niebiescy 2500! Baban! Żółci, baban! War. Waru. Krzysztof krzyknął bardzo szybko, a pani Krystyna trochę za długo się zbierała. Nie, ja się długo nie zbierała. Oni byli pierwsi. Ja wiem, ale że to pierwszy... wyraźnie. War! Jest krótszym słowem jak 2500. Ale nawet pani później zaczęła niż oni. No może. Ale może... on nie powiedział żółty, Krzysztof, zawsze się o to czepiałeś. Wydawało tak, mi się, że to jest szybko. Nie udało się tym ale razem, chociaż tą drugą licytację pani jakby wygrała rzeczywiście znowu zmienił. Z wielkim refleksem, ale uwaga, 7700 tak, puli. I jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo na pytanie z biologii, a ale spojrzę, czy tam było, ktoś że dwa ty, zna się my na tam. Biologii. Nie, germanista, nauczyciel niemieckiego, student elektrotechniki i student informatyki. Ale jeżeli odpowiedzą... to oni wejdą do finału, mając na końcu... Ej, powiem coś brzydkiego, także zakryjcie uszy, ale szczerze, chrzanić żółtych. Sorry za to przekleństwo, możemy przejść dalej. 5700 zł.
Ale uwaga, jeżeli nie odpowiedzą, to wejdą do finału niebiescy z kwotą ponad 10 tysięcy złotych. W to gra. Także wam pozostaje tylko czekać i jakoś tak oddziaływać, żeby nie odpowiedzieli. W to gra. Jeżeli znacie jakieś takie tajne metody telepatyczne. No nie kordy. Twój piesek myślenia. Ma takie imię i mu nie zmieniaj. O to pytanie imię to imię. Jak nazywa się nauka zajmująca się badaniem rozwoju zarodkowego organizmów żywych? Mikrobiologia? Co zbieramy po odpowiedzi? Oczywiście. Macie dwie odpowiedzi. Ile mamy czasu na to pytanie? Czas? Nie ma. Dobra, wiesz, to bierzemy podpowiedź. Tak? Proszę bardzo, przypomnę, Żółci mają dwie podpowiedzi, które zobaczcie, kupili wcześniej. Embriologia, ej, może być coś nawet takiego. Za drogo, bo przerzucali o paręset złotych. Przecież nie wiem. Propozycje, nikt nie wie dlaczego. Jest takie coś? Oto może być. Cztery warianty. Endologia. A, jest. Embriologia. No. Embriomikrologia. Endomikrologia. Embriologia. Na dole mamy, spokojnie. Endologia. Ale czy mamy jeszcze tę drugą podpowiedź? Nam co coś dajesz, a druga podpowiedź? Czy nie. Ona już jest, nie ma to znaczenia? W ogóle mi nie. Embriologia, ja daję i luj. Jest po prostu. Jeżeli będziecie w finale, możecie ją wykorzystać. Albo w następnym programie. To nie jest za proste. Dymek. Ciężko, bo musiałbym tak poza streamem też mówić. Żeby przypadkiem się to zdarzyło. Dobra, słuchajcie, to jest tylko a tak nie mówię, więc... Nie może się to zdać przypadkiem. To co? Po poważnym Izę, tak? Tak. Dobrze. Wykorzystajmy ten czas. Ten proszę bardzo. Proszę bardzo, upoważniam koleżankę Izę do odpowiedzi na to pytanie. Prosimy koleżankę Izę. Ta nauka to embriologia. Niestety nie. Tak jest! Ale ja bym musiał poza streamem przeklinać, żeby podczas terenu tak powiedzieć. Rozumiesz? Wydaje się, że panie Krzysztof no jest. Złamał pan... Ale mało mają. Prawie, kolega, naprawdę bardzo... Cieszę się, że troszeczkę dalej siedzę, bo tak. Mnie zabił. Ale potrafi się cieszyć, prawda? Potrafi. To na pewno, to muszę mu oddać. Proszę państwa, ja to mówię do żółtych. Wy w ferworze tej uciechy nie zauważyliście jednego. Otóż, panowie się cieszyli. Młody mogli, tak, ale odpowiedziała pani Elżbieta. Wtedy to byłeś ty tym bezdomnym. Izabela. Izabela, przepraszam. Iza. Dobrze, zaległości zostały nadrobione. Najpierw chciałbym bardzo podziękować drużynie niebieskiej. Bardzo dobrze państwu szło. Dziękujemy wam bardzo. Wygraliście u nas 3,5 tysiąca złotych. Dziękuję bardzo. Natomiast... Mało mają, mało. Wchodzi drużyna żółtych. No co prawda mają na koncie, jak na finał, to nie za dużo, 7700 złotych, ale widzimy, że to waleczna i ambitna drużyna, także może dobrze pójdzie. Witajcie w finale. Czyli... Kobiety kapitanice odpadły. To się nazywa rasizm. Witamy w finale Awanturo Kasę. Grają teraz żółci na koncie 7700 zł. Ja muszę powiedzieć, że podsłuchiwałem rozmowę w przerwie w studiu i usłyszałem coś takiego, że przyjechaliście się bawić i nawet nie przeczytaliście regulaminu, tak? A tylko w niebieskich tak? Była. Iza a, okay. Nie oglądała ani jednego odcinka, trochę głupio się przyznać. Pani Izo, to przykro nam bardzo, przykro. Ale od dzisiaj poprawi. A kto z państwa oglądał? No. Ja jestem fanem. Trzy odcinki. To chociaż wyrównały się rachunki. Trzy odcinki? Kto wpadł na pomysł, żeby przyjechać do naszego programu? Krzysztof. Znaczy, ja wysłałem SMS-a, no i po pewnym czasie zapomniałem o tym w ogóle, dostałem telefon. Odpowiedziałem na parę pytań, zaprosiłem drużynę i tak się to znaleźliśmy. A jak pan dobierał swoją drużynę? Pan to znaczy, to było tak, ja dobrałem Izę, Iza dobrała pierwszego Piotrka, a pierwszy Piotrek dobrał drugiego Piotrka. Ale pan znał tych dwóch panów pozostałych? To znaczy, Izę znał od 12 lat, a kolegów od wczoraj. Poznaliśmy się w pociągu po drodze do Wrocławia. Jakie były pańskie kryteria przy doborze pani Izy?
Jest to osoba wszechstronnie wykształcona, o wspaniałej erudycji. Oświadczy się na wizji. To jest piękne, to jest piękne. Niezwykle oczytana. Mógłbym to kontynuować bardzo długo jeszcze. Także... Miłość kwitnie, miłość kwitnie. To wszystko jest tak wspaniały obraz. A pani Iza, ja mam dla pani no taką niespodziankę, niezbyt przyjemną jednak, bo pani nie oglądała jeszcze Awantury o kasę, tak? Zgadza się. Nie wiem, czy pani wie, że w drugim etapie jest kategoria rozbieranie. Nie wierzę. Jest. Jeżeli pani ją wylosuje, to będzie musiała się pani rozebrać. Czy rezygnuje pani z gry? Ależ skąd? Brawa za odwagę. I witamy Sigma. Państwa. W finale macie jedną podpowiedź do wykorzystania. Co tu się z dupy dzieje? Co sądzą mistrzowie o naszej żółtej drużynie po pierwszym etapie? No, co dali się gada? Chyba poznać w grze. To silnym atutem tej drużyny jest kapitan, który dysponuje doniosłym głosem i zwiśniętym kciukiem, także życzę im złamanego kciuka. A mistrzowie wchodzą do gry mając 10 200 zł. Także powodzenia życzymy. Panie Krzysztofie. Losuję. Szykuj się na tę kategorię. Rukaszu, no ona chce Ibisza. Światowa muzyka rozrywkowa. Iza, jedziemy ostro. Afera by była dzisiaj? No pewnie tak. 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300! Rzuci 300! 500! 500 mistrzowie! 600! 600 zł! 700! Mam 700! 800! Mam 800! 900! 900! 1000! 1000! 1100! 1100! 1500. Proszę bardzo, po raz drugi. 1600. Mam 1600. Nie słyszę. 1600 po raz drugi. 1700. 1800. Kurde, panowie. Jest spokojnie. Ty, co to jest? Fifka 2. Fifka 2. Fifka 2. 2500. 2600. 2600. 3. 3. 3. O kurde, blok. Nice. Nice, nice. Ładnie. No i bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja. Otóż mistrzowie zablokowali żółtych. No, można było się tego spodziewać. I uwaga, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli ogromną przewagę. 13 200 zł. Dadzą radę. Ale jeżeli im się nie uda, no to lepsi będą wtedy żółci. Nie, nie. Co nie, panie Piotrze? Krzyś mówi, że mogliśmy grać w bank, ale... No jasne, że zdaniem... tak. Znaczy to byłaby najlepsza strategia, mówiąc prawdę. Zobaczymy, będzie najlepsza, dobrze. Damy radę. Krzysztof ma rację. Prowadzili z mistrzami. Oto pytanie, no, czy damy radę, to zobaczymy, czy mistrzowie dadzą radę, bo to teraz ruch ich. Światowa muzyka rozrywkowa. Kto obok Dietera Bolena tworzy duet Modern Talking? Znany zespół, ale kto to wie? No nie wiem, czy sprzedać. Tak, nie wiem, sam. Sherry Lady, no. Ale to... Nie komentuj. Nie dla nas. Drogo sprzedać proponuję. Czy drogo, tak? Ale sprzedać, czy nie? Ale drogo. Jak już to drogo. No dobrze, ile mistrzowie proponują? 1500. Słucham? 1500. 2000. Dobrze. Proszę bardzo. I tak tanio, tak szczerze, jak na to, że jest 10k. Ale nie chciał wycisnąć, żeby wabank dali. Że teraz mistrzom na koncie zostało tylko 500 zł. Po kupieniu tej podpowiedzi. No bo nie chciał, żeby nie mieli na wabank, nie? Bo by był koniec gry w razie. Bo... To pierwsze Thomas pytanie. Anders. Thomas nie. Anderman. Thomas Arts. Tomasz. Thomas Schmidt. Schmidt. Boże, Tomasz, to tak gdzie? Jak Anders? No nie, on pisał baśnie. Tylko Tomasz Anders. Andersen. Tomasz Schmidt przecież. Krzyś. Dajemy to? No co powiedz, no, pierwsza myśl. To będzie Schmidt, nie? Przypuszczam, że jest to, tak brzmi odpowiedź, Tomasz Anders. Żółci biją brawo.
Tak, oczywiście, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Tak jest! Aha! 10 700 zł trafia na konto drużyny mistrzów. Mają 11 200 zł, a żółci 4 700. I oczywiście no żółci prawie powinni koniec. Wtedy grać wabank, bo macie jeszcze jedną podpowiedź i byście na pewno byście wiedzieli. A zwłaszcza mając tą jedną podpowiedź, chociaż będzie już im nie bardzo wiedzieli. Ciężko. Teraz blok wchodzi po 1K. Mistrzowie strzelali, czy wiedzieli? Zamknij no, się powiedziała i za do typa, co friendzonuje go od 10 lat. Na pewno byście wiedzieli, a zwłaszcza mając tą jedną podpowiedź, chociaż i bez niej wiedzieliście. Mistrzowie strzelali, czy wiedzieli? Friendzone 10-letni mówi do niego zamknij się na wizji. Wszystko co najgorsze. 12 lat nawet. Bar jeden? Nie. W barze jeden gość mi była właśnie, był duet. Modern Talk. No, mamy przegrane, także... Nie no, co ty? Zamknij się. Co? Widzę, że pan Krzysztof... Mamy przegrane, także... Nie no, co ty? Zamknij się. Co? Widzę, że pan Krzysztof jest... Jeszcze raz to powiedział. Boże, będzie sznurek. Załamany. Panie Krzysztof, to jest gra, wszystko może się zdarzyć. Nie takie rzeczy tu bywały. Nie takie rzeczy. Dwa razy zamknij się na wizji. 8 tysięcy złotych i odwracały się losy tej gry, także uszy do góry. Ale uznajemy klasę mistrzów. Trzeba walczyć. Tak, panie Krzysztofie? No to oczywiście, po to przyjechaliśmy. Mam 5 pytań do końca gry. Losuję. Krzysztof, niestety. Po tobie. Morda kapciu. Chłop wygląda jak Jaruzelski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300! Żółci 300! 400! No już jest koniec. Oni dadzą 1K i jest blok. 700! 700 żółci! 800! 800 mistrzowie! 900! 900 żółci! 1000! 1000 mistrzowie! 1100! 1100 żółci! 1200! 1200 mistrzowie! Babank! 1300! 1400! 1400! Babank, bo cię... 1500 proszę! Blok! Blok! 1500! 1600 jest! Babank, bo blok. 1700. Po raz drugi i po raz... 4700. 4700 strzelano. I tak go nieźle wyczuł mistrz. Że po 1K nie dał. Krzysztof, ty nie wrócisz żywy w GTA. Was zablokuje. Tak zrobił. 6400 zł w puli. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 12900. Ale jeżeli odpowiedzą błędnie, 6500. To małe okienko oto mają pytanie. Żółci, żeby kto wcielił się w rolę agentki Karen w filmie Operacja Samum? Jaka to jest kategoria? Film światowy? Dzięki kiszeny farfotu od Wasia, witam. Jak nie komentuj tyle. Musimy kopiem podpowiedzieć. Nie komentuj tyle. Do wzięcia podpowiedzi. Nie jesteśmy pewni. Proponujemy... kwotę 1000 zł. Tak jest to. 1400. 1200. 1400. 1400. Proszę bardzo. Dogadali się. Testowali limity, ale oto cztery warianty. Jeszcze raz i by był dead. Anna Korcz, Maja Ostaszewska, nie, to Aleksandra polskie. Nieśpielak, Anna Samusionek. Ja bym dał tą Korcz. Tak czy nie, żółci? Tak jest! A to git. Witam, Black Blue. 6400 zł. Brawa się rozkręca. Witam, witam. Mistrzowie, czy to był strzał, czy skojarzyło wam się jakoś? Ja widziałem, tylko chciałem się upewnić. Aha, rozumiem. Czyli właśnie podobnie jak poprzednio. Tak jest. No to może nie warto było kupować tej podpowiedzi. No wyszło w sumie na zero wyszło. Wyszło w sumie na zero, to prawda. Proszę państwa, mistrzowie mają 11,5 tysiąca, żółci 3 tysiące, ale gra... Znaczy na zero, no. Dalej, mam wycisnęli żółtych. Do końca gry kolejny wylosuje... Przewaga się zwiększyła jednak. Witam cię, cholesterol. Witam. Proszę
fazę trwa pasjonujące witam Black Blue, witam. Pomiędzy drużyną domu już, którzy mają na koncie teraz aż 11,5 tysiąca złotych i drużyną żółtych 3 tysiące. W tej chwili na koncie 4 pytania do końca gry. Zobaczymy, jak ułożą się losy tej rozgrywki. Chyba tak, tata. Tym razem a jeszcze nie? Geografię ciężko. Kurde, geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę pod pytanie, gdzie jest jakiś zamek? Dead. Panie Krzysztofie, głowa do góry. Słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. 400. Ej, Krzysztof, masz szklanki w oczach. Przez Izabelę, Izę. Czy to samo? Postanowili oszczędzać swoje pieniądze. Które miasto zajmuje drugie miejsce pod względem liczby... O kurde, w tamtych latach? W tamtych, ale kurde, w dupę. Nie wiem, czy Łódź nie była w tamtych latach, tak szczerze. W tamtych latach Łódź mogła być. W Polsce. Ona się bardzo wyludniła przez 20 lat. Chcecie odpowiadać, czy nie? No, odpowiedz. No, jest to oczywiście w głębokim zastanowieniu, zaprzeczając wszelkich albo Kraków, no. Jednak optuje za Łodzią. A odpowiedź jaka jest? No, Łódź? Drugie miasto pod względem ilości mieszkańców w Polsce jest to Łódź. Tak jest! O, Łódź. A teraz ja nawet nie wiem, czy jest ile. W top 5 w ogóle się łapie Łódź? Tak się wyludniła od tamtych lat. Od tamtych lat tak mniej więcej z 200 tysięcy ludzi ubyło. Rozumiesz, ile to jest? 200k ludzi? To nowe miasto mogło powstać obok Łodzi. I by miało 200k ludzi. Porypane to jest. Na naszą grę 900 zł to nie są duże pieniądze. Trafia na konto drużyny żółtych, mają 3-400. Mistrzowie zaczęli nam grać oszczędniej. 11 100. Trzy pytania do końca gry. W Polsce jest 400 ludzi. Pół Polski wyjechało, tak. Na All Inclusive w Egipcie. Last Minute 400 zł. Arabskie gogle w cenie. Ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. 300. 300 mi sobie. 400. 400 rzuci. Dymek będziesz miał arabskie gogle we wrześniu. 400 po raz trzeci. 700 zł w górę. Bardzo dobrze. To jest dobre na oczy. Widzę, że mistrzowie grają. Była Black Blue. Słyszałem syreny. Właśnie się zastanawiam, czy na wsiach są syreny też, czy nie. Mieszka ktoś na wsi? Tutaj co jest? Bo się pytałem, ale mi nie odpowiedział widz jakiś. A są. W teorii z jakiejś remizy mogliby puścić, nie? Czy coś takiego? Przecież są te remizy na wsiach. Są, no. Z tej straży. Tak, tak. No to git. U ciebie cicho? Tak, ale ty mieszkasz za blisko Niemiec, żeby były. Nie no. Za ostro już lecę. Lećmy dalej. Gry, no można i tak, mają ogromną przewagę. Oto pytanie dla żółtych. Spójrzmy na ekran. Aleluja, kurde! Bana mam. Mam bana. Ja radości i skłodów grać do elizejskich cór. Ty, to jest Bob Marley? Świętym progu staje nasz natchniony chór. Światło twoje wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twórcze mój. Nie mogę, mam złe rzeczy w głowie, nie mogę nic mówić. Ja walczyć sam ze sobą. I to zdjęcie na ścianie nawet. Halleluja, halleluja, halleluja.
Tak nazywa się gatunek muzyczny zaprezentowany przez bohaterów serialu Świat ja według pierdziele. Gospel. A gospel? Chyba tak. Dlaczego tak? Państwo tak szepczą? To jest tajemnica przed mistrzami? Możemy jej sprzedać podpowiedź. Nie, to nie jest to. Tylko w ten sposób. Cześć, przecież to żółci kupili. Cześć, żółci myślą, że mistrzowie to kupili. Mistrzowie myślą, że mistrzowie to kupili. I tylko Krzysztof Ibisz wie, że to żółci kupili. Kto to kupił? Nie, Krzyś, czy ja ma to damy? Nie, przecież nie. Ale to państwo odpowiadają. Co ty mówisz? Żółci. To damy? Tak, to żółci odpowiadają. Grasz, czas mamy. Ja pierdolę. Tak jest! Wiem, cenę jest to. 700 zł trafia na konto drużyny żółtych. Mają w tej chwili 3700. Ich pula rośnie po wcześniejszych stratach, a mistrzowie mają aż 10 800 zł. Nie no, Dziciu, gdzie ty jesteś? To znaczy byłem pewny, że mistrzowie... Gdzie jest Dziciu? No niestety, ale to nawet ja tego nie ocalę. 10 minutek. Ale to nawet nie chodzi o to. Jest szansa, że Twitch cię dojedzie niestety. Panie... Czy pan wygrał licytację? No, widocznie jestem całkiem już wyłączony. W ogóle trzeba mnie podłączyć, muszą mnie doładować energetycznie. Nie można tak pisać. Twitch jest cięty na widzów w ostatnimi czasy. A może tak na pana działa autorytet mistrzów? Wyludnienie Łodzi polega na tym, że była turbo zima, połowa mieszkańców była bezdomna. No, zawsze miałem duże poczucie szacunku wobec ludzi w togach. I stąd to. Na pewno. Ale nigdy przed nim nie stawałem jeszcze takim ludziom. Witam, Linetto. Ale jak wiemy, żółci przyjechali po to, żeby się dobrze bawić, więc nawet nie przejmują się licytacją, nie przejmują się tu wygranymi, po prostu dobrze się bawią. O to chodzi. Linetto, jesteś jednym z pierwszych subskrybentów tego streama. Dzięki Nexon za Prima. Widzimy od dwóch pytań, że mistrzowie po prostu grają jak najoszczędniej. Czują się bardzo pewnie z tą kwotą i chcą jak najmniej stracić. Dwa pytania do końca. Vipek? No to już jest jak VIP. Prawie że. Filozofia i religie. Masa, tak. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zmień to prawie. 400. 500 mistrzowie. Znaczy się nie, bo ja po prostu Blackbull mi dał znać, ja to ogarniałem ostatnio. Tam byli widzowie w tym, którzy oglądali 100 lat temu. I tam porządki zrobiłem. Musieli dać wabank, bo i tak by nie mieli stąd. Możesz sobie wybrać to albo suba. To mi się podobało, to mi się podobało. W tym, w ustawieniach. Bo to prawda, gracie o być albo nie być, ale jeżeli odpowiecie dobrze, będziecie mieli 4800, no czyli no mniej więcej połowę tego, co mają mistrzowie, czyli ta różnica się zmniejszy. A jeszcze jedno pytanie, tak więc gra znowu. Bo to jest zamiast ikonki suba. Filozofia i religia. Linetto, to jest jak tylko jak masz suba, jakbyś nie miał, byś tego nie miał przy niku. Obchodzone na Pascha. Wyjścia z Egiptu. Nie, no nie wiem. Tego. Oni mają tylko tą. Nie, Hanuka. Nie, jest coś takiego? Chyba jest. Ale nie wiem, która. To wyjście? Ty, pa. Nie, Pascha to jest polskie. Bierzmy podpowiedź. Poczekaj. Macie podpowiedź. Grzegorz Braun. Mają podpowiedź. Mamy podpowiedź. Możecie ją teraz wykorzystać. Bierzemy. Tak? Podpowiedź. Bierzemy, tak. Mamy już coś na sztafetę na oku, ale... Bierzecie, tak? Upewnić, tak? Proszę. Pascha. O, Pascha. O kurde, obydwa są. Sukot. Ty, Rosh Hashana to nie jest arabskie jakieś? Kurde, nie mam pojęcia. Albo indyjskie, to ja nie wiem. Sukot to nawet nie wiem, co to jest. Któreś z tych? Ja bym dał tą paschę. Bo pierwsze mi przyszło do głowy. Słuchajcie, nie wiem.
Czas, nie ma czasu prowadzącego. Mentor jest ich więcej, tylko mało piszą. Dobra, Iza. Ja tam wyczyściłem sporo tych slotów. Gramy, po prostu gramy. Wiesz? No, to postawię ci knyszę. Iza. Chyba wszyscy, co mają to mają... No czy nie wszyscy. Proszę pani. W tamtym czasie. To jest Rosh Hashana. Co na to, mistrzowie? Nie. Nie mam pojęcia. Gdybyśmy na Hanukę obstawiali. Ja bym obstawił jednak... Paschę. Dobra, ty, ja... Pascha, to jest dobra. Ja bym nie znał swojego święta. Pierwsze, co powiedziałem, to Pascha. Zapamiętaj. I znowu będą mnie pytać, ej, stary, jesteś Żydem? Była szansa na podjęcie równej walki z mistrzami. Niestety, nie udało się. Ale rzuci, no. Czy jest czego żałować? Oczywiście, fajnie było. Przednia, wszystkim było dobrze wspaniale. Się bawiliście, tak? Oczywiście. No to się bardzo cieszymy. On super. Jak? Ty antysemito. Polecicie nas swoim znajomym. Pani Izo, mam nadzieję, że będzie pani oglądała awanturę o kasę. Obowiązkowo. Sentymentu do dobrej zabawy. Naprawdę. Tak? Tak. No to świetnie. A nie ma jeszcze jednej kategorii? A koniec to jest. Myślałem, że jeszcze jedna kategoria. Porypało mi się. W tym programie wygrali 9700 zł. Było wspaniale, ale Krzysztof, zamknij się. W sumie we wszystkich programach Krzysztof ma przesrane. Uwaga, uwaga. 223 502 zł, 6 samochodów i ogórek i żony. I to już będziemy gościć w Los Mistrzów w następnym programie. Kurde, pory pan. Z nami, awanturze o kasę. Chcą wygrywać nagrody. Przyjeżdżajcie do nas. Wcześniej jednak prosimy o wysłanie. Tak, Rukaszy, no, nie ma aut. 7643 w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Pecetnicz, tak. Dobra. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę